Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony Barbara, kanał dzisiaj zagrajmy w Heroes 3 Świat Wiedźmina. Powracamy w wielkim stylu. Okej, to jest nasz fall test. I mieliśmy chyba zaatakować żywiołaki lodu, także atakujemy od razu. O, to się raz przyłączyć, to jest super. I zbieramy oczywiście fajne rzeczy. To... A myślę, że to jest jakiś przedmiot, to jest kamień zwykły, okej. Behemoty. O, behemoty są dość mocne. Nie wiem, czy mamy z nimi jakieś szanse. Teraz tak, wracamy do naszego bohatera Leto. Atakujemy srebrne Pegazy, które uciekają w popłochu przed nami. Zdobywamy amulet magicznej wizji. Okej. I gryfy. Oczywiście atakujemy, uciekają. Zabieramy oczywiście tutaj jakiś punkt mocy. Ogry widzę, które pilnują kopalni. Spróbujemy zaatakować. Uciekli. Dobrze. I oczywiście przejmujemy złoto i zaraz przejmujemy kopalnię. Tylko tutaj zbudujemy w naszych miastach. Czyli tak, budujemy tutaj tak. Kapitol. Bo wiadomo, będzie więcej kasy każdego dnia. Ale tu sobie zbudujemy grotę. Tu sobie zbudujemy spelunę. Dla piratów. A tutaj budujemy ulepszone kwatery. I lecimy dalej. Kolejna tura. Okej. No come on, troszkę szybciej. Co tak wolno? Fioletowe się strasznie długo rusza, jak widzę. Ale nic na to nie poradzę. Ogólnie tu są nasze surowce. Mamy dość sporo klejnotów. O, fioletowe przysyła mi prezent. I fioletowe prosi o rtęć. No nie ma sprawy. Fioletowy prosi o rtęć. Już mu wysyłamy. Poczekajcie, gdzie był plac targowy? Karcz ma targowisko. Innemu graczowi fioletowy. Troszkę rtęci. A niech ma 10, bardzo proszę. Mam kopalnię, także się nie muszę tym przejmować. Bierzemy to. I teraz tak, gdzie idziemy? Bo już mamy chyba wszystko. O, fioletowy. Nasz sojusznik, Alagar. Tutaj mnie się pójść, właśnie. Dlaczego mój bohater jest tak daleko? Troszkę to dziwne. Poczekajcie. To są behemoty. Czy mamy jakieś szanse z nimi? Zapiszmy sobie grę. Na siódemkę. Bo nie jestem pewien, czy mamy z nimi jakieś szanse. A chcemy zająć ten zamek tutaj. Także próbujemy. O kurde. Okej, zwycięstwo. Zwycięstwo, okej, nie ma sprawy. Oczywiście bierzemy to. Bestie sztormów, to sobie zaraz zaatakujemy. Ty przejmuj kopalnię złota i atakuj golemy, tak? To są golemy? Tak jest, kamienne golemy. Dobra, uciekli w popłochu. I przejmujemy zaraz kopalnię klejnotów. Budujemy prochownię. Tutaj sobie zbudujemy ulepszone gniazdo. Tutaj również gniazdo. Wiecie, im więcej miast, im więcej budowania, ale jednak musimy budować, bo trzeba. Trzeba rozbudowywać, ponieważ nie będziemy mieli żadnych szans z przeciwnikami. Okej. Okay. No i teraz musimy poczekać niestety, aż się nasi i przeciwnicy, i sojusznicy poruszają, tak? Także musimy chwilę poczekać. Strasznie to długo trwa, szczególnie fioletowy się długo, bardzo długo rusza. Ale z fioletowym najbardziej nam utrzymuje najlepsze stosunki. Wysyłamy sobie surowce. Może jeszcze armię jakąś wyślę, to było fajne. Dobra, atakujemy te bestie sztormów, uciekają w popłochu. I atakujemy strażników. Okej. Mamy miejsce, super. Chłopi. Tak zwani, niektórzy na nich mówią Polacy, ale nieważne. Najgorsza jednostka w grze. Oczywiście ich nie chcę, bo szkoda po prostu miejsca, czarodziejki. Okej. Okay. Zbrojne Nixy, kogo tu możemy wywalić? Czarodziejki są dość mocne. Wytrzymałość 40. Atak, obrona 10.
Chyba tych wyrzucimy. Chociaż poczekajcie, którzy są lepsi. Ci, czy ci. Aha, ci walczą na dystans. Strzałę 4. Ty ich wyrzucimy. Ok. I zaraz przejmiemy miasto kolejne. Mamy kopalnię klejnotów. I tutaj jakiś kamienny golem chyba, tak? Poczekajcie, to jest diamentowy golem. Uciekają w popłochu. Mamy łódkę, chociaż na razie nie musimy tego robić. Dopiero zróbmy to później. Tutaj robimy chopów kolejnych. I budujemy kolejne tutaj budowle. Takie jak grota na przykład. Tutaj na razie nic ciekawego. Nie możemy zbudować. A tu zbudujemy sobie żerowisko. A tutaj cytadele. Chociaż nie, szkoda kasy, co? Szkoda czy nie? Nie, nie szkoda. I kolejna tura. Lecimy z koksem jak najszybciej. Czekajcie, napiję się wody, mam mi zasłucha w ustach. Okej. No. Fioletowy, no proszę, by się troszkę szybciej ruszał, no. I zajmujemy miasto. Weźmy sobie podstawowe magię powietrza w sumie, czemu nie? I mamy, to się nazywa, jak to się nazywa to miasto? Poczekajcie. Cidaris. Ok, zróbmy sobie na przykład. Na przykład ogród życia albo kuźnia. Na początku kuźnia. Produkcja. Aha, już mam chyba to. Już chyba to kupiłem. Ok. Co ja tu mogę zrobić tak właściwie? No, zbudowane wszystko, także lecimy dalej. O, gnole. Bardzo lubię tę jednostkę ogólnie. O, dlatego chętnie ich przyjmę. Chociaż są strasznie słabi, no. Poczekajcie. Ale jest je dość sporo. Poczekajcie, kogo to wyrzucić? Tych wyrzucę rozbójników. I zajmujemy to. Nie mamy miejsca niestety na żywiołaki powietrza, trudno. Bierzemy hełm alabastrowego jednorożca. Kolejne klejnoty i sporo rzeczy, naprawdę sporo rzeczy tu jest. Nie. Nie atakujemy ich, bo po prostu są zbyt słabi. Natomiast atakujemy tych. I przejmujemy kolejne miasto. Tak jest, jak najwięcej. Wkraczamy do miasta i budujemy tak jak poprzednio. Znaczy, nas budowaliśmy kuźnię, teraz ogród życia, ok? Jest pięknie. I lecimy teraz tutaj. Ogólnie chyba będę musiał zabić więcej bohaterów, bo jest strasznie mało bohaterów. Troszkę ściszę grę. Jest strasznie mało bohaterów, a ta mapa jest naprawdę duża. Jest taka duża, że zrobię jakiegoś bohatera. Astra, Rosik. Właściciel karczmy szepcze ci do ucha. Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie. Okej, okay, nie wiem, czy to jest jakiś cytat z książki, czy coś takiego. Z Wiedźmina, nie jestem pewien. No patrzcie, dość ładnie się nam to miasto rozwija. Tutaj brakuje nam czego? Kamienie są, drewna nie mamy. Musimy na targowisku troszkę drewna kupić. Najlepiej za złoto. Jakie drogie jest to! Ale trudno. I zbudujmy sobie to. Zaklinaczki, ok. I ja tego nie wybudowałem? Kurde, to chyba przez to, że nie miałem drewna w ogóle. Musimy jakiś tartak przejąć. Bo już nie mogę nic zbudować, zobaczcie. Jeszcze ewentualnie ulepszone gniazdo i to wszystko. I tak, zabiję więcej bohaterów, bo przecież jak będziemy dwoma bohaterami po takim wielkim świecie gonić, to zajmie to naprawdę dużo odcinków. Ale spokojnie, wszystko sobie jakoś tutaj opanujemy sytuację.
Uciekają oczywiście most troli. Trole, super. To jakiś eliksiryk i centaury. Chcą się przyłączyć. Ale za kogo? No za tego pirata na przykład. O. Ołtarz powietrza, to za chwilę go sobie przejmiemy. Co to za budowla? Czerwona wieża, zaraz sobie tutaj podejdziemy, tu są tylko zjawy. I naprawdę ładnie to idzie. Dość sporo już oczyściliśmy terenu. Tutaj zobaczcie, wszystko jest oczyszczone. Tutaj są nasi sojusznicy. Także nie będziemy chyba zabierać tutaj tej farmy, że tak powiem. Troszkę z lola kolokwialnie mówię. Tutaj jest Nowigrad. Nowigrad jest wolnym miastem i chciałbym go zająć, bo naprawdę jest sporo tutaj skarbów. I naprawdę chcę go przejąć, także zrobimy to. Oczywiście doświadczenie bierzemy. A wybaczcie, tutaj za Skype'a zapomniałem wyłączyć. A, szkoda, że nie dołączyli do naszych jednostek. Okej, gildię magów budujemy oczywiście. A, co tutaj jeszcze jest? Ogród życia zbudujemy. Niestety nie mamy drewna, to jest dość przykre. Żeby takie wielkie królestwo nie miało własnego tartaka. O, właśnie trzeba nie wysyła. Sojusznicy widzą, że mi brakuje drewna. O kurde, co? A, przesłanie dowolnych zasobów. No to przecież mu troszkę złota, czerwonego. Okej, nie ma sprawy. Zaraz wyślemy czerwonemu troszkę troszkę, myślę, złota, albo coś w tym stylu, zaraz zobaczymy. Żywiołki powietrza, niestety nie mam miejsca na nich. A tutaj są zjawy, które uciekają w popłochu i... Więzione tutaj ogniste ptaki z chęcią będą ci służyć. Jeśli je uwolnisz, czy chcesz walczyć ze strażnikami? Oczywiście tak. O kurde, to była ciężka walka. Czy spróbować walczyć? Nie, wiecie co, niech będzie tak w ten sposób. I dajmy oczywiście co? Pozwala bohaterowi na zrozumienie i poznanie zakręt trzeciego poziomu. Zwiększa morale, chyba morale są dość ważniejsze. Pokonawszy wroga, żywiołaki zbierasz łupy. Dwa ogniste ptaki, super. Dobra, i tu już wszystko jest obgrabione elegancko. Możemy teraz ruszać w które rejony? Zobaczmy. No na przykład tutaj byśmy mogli przyjść, przypłynąć. Albo nie wiem, wiecie co? Na początku tutaj te wszystkie ziemie. Może się uda tutaj, o na przykład przyjść tutaj. Jest tutaj tyle rzeczy. Także tak, teraz się udamy. Teraz się udamy tu, chociażby tu. Okej. I nasz bohater. Jakiś ołtarz myśli. Żywiołaki umysłu. Tu oczywiście Polacy. Okej, a tutaj są co? Wiwerny. O, to już będzie ciężka walka. Nie, jednak nie była ciężka, była łatwa. Karczma. Astra Rosik. No to już wiem o tym. No. Akurat to nam nic nie da. A wiecie co? Wyślimy troszkę złota. Czerwonemu. Ile tam mu wyślę? Powiedzmy... No, 20 tysięcy może być. O, no, niech ma. Niech zna, prawda, bogactwo, niech pozna. Dobra, i teraz tak. Budujemy kolejne rzeczy, chociaż czego nam brakuje. Nie mamy kryształów. Nie mamy kryształów? What the fuck? To niemożliwe. Dobra, troszkę kryształów kupimy. Powiedzmy tyle. I zbudujemy ulepszoną... Ulepszoną co? Jak to się nazywa? Wieżę mórz. Okej, dobra, może być. Zbudujmy sobie tutaj kuźnię. Tutaj sobie zbudujmy na przykład, nie wiem, karczmę. W sumie czemu nie? A tutaj cytadelę. I to wszystko. Niestety nic więcej nie możemy zrobić. Ewentualnie od przyszłej tury stworzę sobie kolejnego bohatera, żeby to szybciej też szło. Już obojętnie nawet, który to jest bohater. Tylko po prostu, żeby chodził i zabijał i przejmował kolejne kopalnie i różne fajne rzeczy.
Okej, oczywiście czekamy tutaj. Astrologowie ogłaszają, że symbolem tego miesiąca będzie trzmiel. Populacja królestwa zwiększa się. Świetnie, jestem naprawdę wzruszony tą informacją. Dobra, tu wszystko jest przejęte. Teraz tak, w naszej głównej mieście, czyli w Temerii, zróbmy sobie Vernon Roche! Oj, i o to mi chodziło. Vernon Roche, no. Czy kojarzycie tą postać z Wiedźmina? Bo ja myślę, że powinniście kojarzyć, przynajmniej ci, którzy grali. Okej, dobra, zróbmy sobie całą armię, jaką możemy. Hop, hop. Czemu nie możemy ulepszyć? What the fuck? A nie mam złota. Super. No, wydałem sporo kasy niestety. Ale spokojnie, zaraz to się na nas zwróci. O, tu jest kopalnia. Kurde, jak ja tego mogłem nie widzieć. Tu jest kopalnia tych kryształów przecież. Kryształowa grota jest, no kuźwa. No nie, no kurde, czego mi siarkę zabrałeś, gościu? Zabiorę ci to. Nie mogę. Szkoda. Ale lipa, no. No przyszedł i mi bezczelnie zabrał, no. To i też mi zabrał, no i, no i co za sojusznik to jest. Aha, tu są jego ziemie, tak? No to ja mu zajmę tą kopalnię. Za karę i tyle. Co tu jeszcze możemy zbudować? A wir wodny? Co to robi w ogóle? Wir wodny pozwala rekrutować węże morskie. Nie mamy drewna, nie mamy kamieni. No i kasy oczywiście, także na razie nic nie zrobię. Muszę poczekać kolejną turę. Postaram się odcinki z Herosa wrzucać częściej, tylko że będą krótsze. Nie będą po pół godziny, tylko gdzieś po 20 parę minut. O, Fioratowie przysłał mi troszkę kasy, Fioratowie prosi o przysłanie dowolnych zasobów. No okej. Okay. Ruszaj śmiało. Leto. A ty ruszaj tutaj, na podbój. Co się opłaca tyle tur, żeby tylko jedną kopalnię przejąć? Poczekajcie, pomyślmy chwilę. A jak tu się dostać? A jak tu się dostać w ogóle? Kuźwa. Aha, tędy. Kurde. Zapomniałem włączyć Escape'a. Wiecie co? Pójdę sobie tutaj. Wtedy wezmę sobie statek, przypłynę tutaj i zdobędę to miasto, które nazywa się Duen Canel. Także plan jest dobry. Teraz trzeba tylko go ładnie zrealizować. A ty mi przejmij to. W końcu. Świetnie. I to są chyba krzyżowcy. Nie, zbrojni, przepraszam. To są zbrojni. Weźmy sobie ten pierścionek. Vernon Roche. No i właśnie na taką postać czekałem. Poczekajcie, jakie mam bonusy? Specjalność armata. Kontrolowana przez bohatera armata zyskuje premię plus 5% do ataku i obrony za każdych 6 poziomów bohatera. Logistyka, artyleria, punkty. Morale brak, szczęścia brak. Ale widzę, że ma duży atak i moc, tak? I to wszystko. Bo... I tu ma armatę. No, ogólnie super. Oficer temerskich służb specjalnych. O dzieciństwie Vernona wiemy niewiele. Jego matka przez złą sytuację materialną zmuszona była zostać prostytutką. Ojciec zaś nie znał. Dzieci z okolicy nazywały go kurwim synem. Przez to Roche agresywnie reaguje na to wyzwisko. Roche wyznaje, że gdyby nie Foltes, skończyłby na ulicy jako włóczęga lub pijak. No, pewnie tak. Poczekajcie, bo mieliśmy komuś wysłać surowce. Tylko jaki to był gracz, bo nie pamiętam już. To był czerwony? Chyba tak. Mieliśmy wysłać to albo to, to ja mu wyślę troszkę tego. Mam nadzieję, że to był ten, czerwony. Bo jeżeli nie, no to trudno, no już. Niestety nie poradzę. Ja to się boję, że ten dziki gon tak urośnie w siłę i naprawdę nas zniszczy. I Nilfgaard też. No ale cóż. Dobra, pędzimy tutaj. Łap to.
Ty tutaj. Ty już tutaj pędzisz, tak? Już tutaj się uaktywniłeś. Nie, ja będę pierwszy. Pięknie. Vernon, ty przejmij tutaj to. Co to jest? Aha, nie ma tutaj miejsca. Pozwolnimy ten oddział. No. Kupimy sobie. Nie, kurde. Wszystkie chciałem kupić. Tu jest niepilnowana zupełnie prawie ten. Kopalnia złota. Ja o tym nie wiedziałem. Kuźwa, no. Dobra. Teraz tak. Gdzie możemy się ruszyć? Gdzie możemy pójść? A tutaj byśmy musieli przepłynąć, żeby zdobyć Nowigrad. Ale tutaj widzę, że już wszystko jest pozajmowane elegancko. Czyli będziemy kierować się tutaj. To są cyklopy chyba. Tak, elitarne... O, elitarne cyklopy, to troszkę niedobrze. Nie wiem, czy nie będę musiał wstąpić po jakieś wojska do miasta. Gildia magów, poziom trzeci, super. Gildia złodziei. Co kto woli? Rada miasta, oczywiście, żeby mieć więcej kasy. Gniazdo. A tutaj nic, niestety. Dobra, i kolejna tura. I widzicie, no ładnie się tutaj rozwijamy z każdą turą. Coraz więcej surowców, coraz więcej złota. Coraz więcej miast przyjmujemy, także jest dobra sytuacja. Tylko musimy jak najszybciej przejąć Nowigrad. I ten, i to inne, i to drugie miasto, które wam pokazywałem. Tak, chcę zaatakować. Dowodzenie. Mogę ulepszyć, pewnie, że ulepszę. Super, tu są jakieś elfy. Nie, no miałem z nimi zawalczyć, kuźwa. To był błąd mój. Okej, może być. Węże morskie, świetnie. Tu jakieś badziewia. I lecimy zdobyć to. I bęk, pięknie. Znowu, kurde, tak, źle robię. Ja powinienem z nimi walczyć, bo dostaję expa dzięki temu. Mój błąd. Przyzwyczajenie. Tu są czarne smoki, nie mam w ogóle z nimi szans, także nie ma co na razie z nimi walczyć. No pędzimy tutaj, no bo co zrobimy? Chociaż boję się, że jego armia nie wystarczy, Vernona Roche'a i że zginie. Kolejna gildia magów. Tylko że poziom pierwszy, tu zbudujemy sobie cytadelę. A tutaj żerowisko. Świetnie. I lecimy kolejną turę. No, fioletowy jak zwykle musi godzinę się ruszać, bo czemu nie? Dobra. A, wiesz co, jak już tutaj jesteś, to spróbujmy z nimi zawalczyć. Albo wiecie co, zapiszmy sobie grę. Bo nie jestem pewien. On stracił dość wiele armii. Nasz kochany tutaj Leto. Przegramy, czyż nie? Wygraliśmy, super. Mistrz dowodzenia, super. No i to jest fajne. Mamy to. A to co to jest? Ołtarz wodny. Tak. Okej. Nie mamy niestety miejsca w naszej armii dla nich. A tu jest kto? Tu jest ten. A w sumie, chodź tutaj. Po dodatkową armię, bo w sumie tutaj coś jest? Jakieś jednostki? No pewnie, że są. Może nie jakoś bardzo dużo, ale jednak coś jest. Nic na razie nie budujemy. Poczekam, aż będzie sporo surowców, tak żeby jakiś lepszy budynek mieć. Okej, ale wiecie co? Ja na razie kończę. Dziękuję wam za oglądanie i do kolejnego odcinka. Cześć.